Co jest ważniejsze, styl czy wyniki? Ostatnio Ange Postecoglou, czyli menedżer Tottenhamu, udzielił dość kontrowersyjnej wypowiedzi, gdzie ogłosił, że dla niego wynik nie jest celem samym w sobie. Tylko pytanie, czy ma rację, czy to właśnie w takim kierunku powinien iść Tottenham oraz czy ogólnie to jest dobre podejście do całej sprawy. O tym sobie dzisiaj pogadamy. O co tak naprawdę chodzi? Na początku warto dodać troszkę kontekstu, zwłaszcza, że przed tygodniem, jeszcze w zeszłą niedzielę, Tottenham pokonał Aston Villa 0-4 i to było naprawdę imponujące o tyle, że po pierwsze to było spotkanie na Villa Park, a tam zespół Unai Emery'ego jest bardzo mocny. Po drugie, patrząc na wiele statystyk, to był najgorszy występ Aston Villa w tym sezonie pod kątem ofensywnym, albo jeden z najgorszych, co pokazywało, jak doskonale zagrał Tottenham, a po trzecie także oznaczało, że koguty mogą przeskoczyć Aston Villa w walce o czwarte miejsce. I wydawało się, że skoro udało się wygrać z Aston Villą 4-0 na wyjeździe, no to mimo wszystko można także zwyciężyć z Fulham. I tutaj nastąpiła potężna przemiana, albowiem w tę sobotę Tottenham poniósł bardzo sromotną porażkę 0-3 z zespołem Marco Silvy. A po tym meczu Ange Postecoglou mówił w sposób następujący. I don't see fourth as a prize. This club's finished fourth before, it's finished second before. So you can throw all sorts of things at it. It's reached a Champions League final. You can throw all sorts of things at it, but this club has achieved things. So fourth is not my end goal. I don't want to finish fourth if we haven't grown as a team and developed as a team. And no one believes me, that's fine, because I think they, you know, part of the narrative is to try and push you into these kind of positions where you think that fourth is some kind of achievement that you gives you something for next year. It doesn't give you anything unless fourth would be great. If I feel like we're growing as a team and we've created something that's going to bring us success next year. Jak to zwykle bywa w Anglii, rozpętała się burza. Już tłumaczę dlaczego. Wiele osób, choćby kibice Tottenhamu, zwracają uwagę, oczywiście spora ich część, nie są to wszyscy fani Spurs, że nie do końca jest to zachowanie, które powinno występować w tym klubie, że my chcemy faktycznie zwracać uwagę na wyniki, a nie jest tak, że przegrywamy mecz i mówimy, że to nie jest cel sam w sobie. Oczywiście to podejście ma swoje plusy i minusy, do tego przejdę później, natomiast także wiele osób mówiło o tym, że po pierwsze to jest troszkę populistyczne, a po drugie także warto pamiętać o fakcie, że top 4 w Anglii jest bardzo mocno premiowane, nawet jeśli w tym sezonie piąte miejsce może potencjalnie dać Champions League i pewnie da, chociaż tutaj zobaczymy, jak pójdzie angielskim zespołom w europejskich pucharach, no to wciąż należy pamiętać o tym, że historycznie naprawdę bycie czwartym wiele znaczy. Albowiem, co by nie mówić, właśnie miejsce czwarte często oznaczało zwyczajnie bycie najgorszym zespołem z top 4, natomiast po pierwsze, kiedyś było top 4, później dopiero dołączył do tego grona choćby Tottenham czy Manchester City i zrobiło się top 6, teraz nie wiadomo, czy nie będzie choćby top 7, kto wie, jak to będzie wyglądać dalej, natomiast także nawet w ostatnich kilku sezonach widzieliśmy fascynującą walkę właśnie o miejsce czwarte, często premiowane Champions League, ba, zresztą bardzo często to z udziałem Tottenhamu właśnie ta walka się odbywała. Natomiast Ange Postecoglou podchodzi do całej sprawy zupełnie inaczej, tak jak widzieliście, nie traktuje on miejsca czwartego jako takiego celu finalnego, zresztą on kiedyś także miał dość ciekawą wypowiedź odnośnie tego, że jeśli grasz w Lidze Mistrzów i odpadasz na jakimkolwiek etapie, to i tak faktem jest, że zwyczajnie przegrałeś turniej i nie powinno się wyciągać w Celticu, albowiem to była wypowiedź jeszcze właśnie z czasu Australijczyka w tym klubie, jakichś wniosków, że powiedzmy wyjście z grupy to jest sukces. Nie, gramy po to, aby zwyciężyć. A jeśli nie, no to wiadomo, że celem jest rozwój zespołu i dlatego też właśnie to stawia sobie za cel Ange Postecoglou. Dla wielu osób może się to wydawać właśnie populistyczne. Pytanie, czym jest populizm? Tutaj oczywiście warto sięgnąć do słownika języka polskiego. Wiadomo, że w tym wypadku definicja zawiera słowa takie jak choćby polityczne i tak dalej, ale głównie chodzi o to, że to jest zabieg demagogiczny, który polega na tym, żeby przedstawić proste rozwiązanie do skomplikowanych problemów.
Czymś takim może być poniekąd choćby wyświechtana fraza o procesie, czy też o projekcie, ewentualnie też DNA klubu. Ile razy słyszeliśmy to, że przychodzi powiedzmy asystent jako trener tymczasowy, będzie on także często byłym piłkarzem i on właśnie ma to mityczne DNA klubu, on rozumie historię tego miejsca, z tym, że właśnie wydaje się, że powiedzenie, że populizmem jest ta wypowiedź Andrzeja Postecoglu jest także populistyczne, bo wtedy nie zagłębiamy się w cały kontekst sytuacji. Albowiem, co by nie mówić, nawet jeśli Tottenham faktycznie w ostatnich kilku tygodniach ma dość niepokojące wyniki, gdy mówimy o pojedynczych spotkaniach, tak, że te mecze często są odwracane w drugich połowach. Są problemy, jak to choćby było w meczu z Brentford czy z Evertonem. Ostatnio, tak jak zresztą mówiłem, była ta porażka z Fulham. Natomiast faktem jest, że rozwój jest niezaprzeczalny. Patrząc na piłkarzy Destiny Udogi, kto by się spodziewał, Pape Matar Sarr, kto by się spodziewał, że ci piłkarze będą wyglądać aż tak dobrze właśnie pod wodzą Andrzeja Postecoglu. Patrząc ogólnie na cały zespół, naprawdę ciężko jest nie znaleźć choćby jednego departamentu, który się nie rozwinął względem poprzedniego sezonu. A to wszystko oczywiście za sprawą Andrzeja Postecoglu, który ma swoją wizję futbolu, natomiast ona, co ciekawe, jest nienegocjowalna. Wiadomo choćby, że Mikel Arteta ma kilka rzeczy, które są także nienegocjowalne, ale to bardziej dotyczy choćby nastawienia piłkarzy. Natomiast gdy mówimy o Postecoglu, on wymaga przede wszystkim odwagi oraz tego, aby trzymać się swojego planu na meczy. A ten plan jest niezmienny, jako że zakłada między innymi bardzo wysoko ustawioną linię obrony i nawet jeśli Tottenham w meczu z Chelsea w listopadzie grał w dziewiątkę, to i tak grał w bardzo określony sposób, dość specyficzny, tak jak zresztą widzicie to aktualnie na ekranie. Co więcej, dość ciekawe były słowa Andrzeja Postecoglu właśnie po tym spotkaniu, zakończonym wynikiem 4-1, nawet jeśli w momencie, gdy właśnie Tottenham dostawał drugą czerwoną kartkę, było wciąż 1-1. Po tym meczu Andrzej Postecoglu mówił: tak, tacy po prostu jesteśmy, mate, tacy jesteśmy i będziemy tak długo, jak ja tu jestem. Jeśli będziemy grać w pięciu, też damy temu szansę. Czy to podejście jest słuszne czy niesłuszne, możecie dać znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, jako że mimo wszystko w pewnym stopniu wypadałoby się adaptować do sytuacji. Z tym, że właśnie pytanie, jaki tak naprawdę mamy cel. Często zresztą choćby Johan Cruyff mówił o tym, że jeśli jest styl bez wyników, no to tak naprawdę to nie ma sensu, ale jeśli są wyniki bez stylu, to mamy do czynienia z czymś, co jest zwyczajnie nudne. Ponadto warto spojrzeć na cały kontekst, na to, jakie są cele klubu i o tym dość ciekawie także mówił nie kto inny jak wspomniany już świętej pamięci Johan Cruyff. That's normally a personal and a team and a club demand. What we want to achieve? Do we want to achieve that we don't go down? Do we want to achieve that the people have a nice time? Do we want to? There are options. So just put the option first and then work through it. So if you complete the options, you must be satisfied. Dlatego też warto zadać sobie pytanie, nawet jeśli nie zgadzamy się z tym, co mówi Andrzej Postecoglu w szerszym kontekście, jaki jest kontekst, gdy mówimy o Tottenhamie, jaka jest właśnie rola Andrzeja Postecoglu, zwłaszcza gdy mówimy o tym sezonie. No i fakty są takie, że gdybyśmy sobie spojrzeli na to jeszcze z 9 miesięcy wstecz, na czerwiec poprzedniego roku, kiedy okazało się, że to właśnie Australijczyk będzie prowadził Tottenham, okazuje się, że te cele były zgoła odmienne od tego, aby osiągnąć jakiś wynik. Po kampanii, która była bardzo toksyczna, zakończona odejściem Antonio Conte, później także odejściem Cristiana Stelliniego, a ostatecznie także 8. miejscem i wypadnięciem po raz pierwszy od 13 lat z europejskich pucharów, Tottenham miał w końcu odbudować relacje z kibicami i zacząć grać w ofensywnym stylu. I wydaje się, że Andrzej Postecoglu jak najbardziej to robi, co by nie mówić, Tottenham gra bardzo atrakcyjny futbol, nawet jeśli nie jest zespołem bez wad i to pokazały ostatnie tygodnie, to pokazał mecz z Fulham, to pokazują także statystyki defensywne. Ten zespół jest bardzo mocno uzależniony od Cristiano Romero, także od Mikiego Van de Vena czy Guillermo Vicario, czy choćby takich postaci w ofensywie jak James Maddison. Natomiast nie zmienia to faktu, że po takich szkoleniowcach jak Antonio Conte czy Jose Mourinho, którzy mieli osiągnąć tylko wynik, no właśnie, Andrzej Postecoglu, czyli mimo wszystko ktoś, kto ma wprowadzić tę długofalową wizję, jak najbardziej jest wyborem odpowiednim. Odnośnie samego Conte, tutaj warto także zwrócić uwagę na to, że faktycznie on miał dać wynik i ten wynik
dał, bo w sezonie 21-22 zakończył przecież sezon na czwartym miejscu, dał Champions League, a taki był cel postawiony przed Włochem w momencie nominacji i zatrudnienia właśnie byłego szkoleniowca Interu Mediolan na stanowisko głównego trenera Tottenhamu, ale ostatecznie okazało się, że nawet jeśli zakończył wtedy sezon Tottenham kosztem Arsenalu na miejscu czwartym, to i tak właśnie to mityczne czwarte miejsce niewiele dało kogutom. Z jednej strony ktoś powie Liga Mistrzów, piękne wspomnienia i tak dalej, ale patrząc na samą historię tych meczów, one często nie były zbyt piękne, zresztą także umówmy się, że Tottenham odpadł już w 1/8 finału, a kilka tygodni właśnie po tym, jak już pożegnał się z tymi rozgrywkami, Antonio Conte także w północnym Londynie nie było, po tym jak zupełnie przejechał się po całym klubie, mówiąc o tym, że piłkarze są egoistyczni, że nie mają charakteru, że nie chcą grać pod presją, że także to nie jest przypadek, że Tottenham miał różnych piłkarzy, różnych trenerów, ale tego samego właściciela i nie ma trofeów. Tutaj można się oczywiście domyślać tego, jaki był kontekst właśnie tej wypowiedzi, bo te relacje Daniela Liviego z Antonio Conte nie zawsze były odpowiednie. Natomiast faktem jest, że nawet jeśli udało się osiągnąć cel, powiedzmy krótkoterminowy, no to i tak już za kilka miesięcy to nie było do końca istotne. Czy ten proces zachodzi w Tottenhamie? Wydaje się, że jak najbardziej tak. Wydaje się, że ten zespół idzie w dobrym kierunku, tak jak mówiłem, ciężko jest wspomnieć choćby jednego piłkarza, który nie do końca rozwinął się pod wodzą Ange'a. Tutaj choćby Richarlison jest świetnym tego przykładem, ale można tak naprawdę takich zawodników znaleźć na pęczki, ale także warto sobie spojrzeć na to, że w ostatnich kilku tygodniach mimo wszystko było kilka zespołów, które rozgryzły Tottenham, które zwyczajnie znalazły na ten zespół remedium, bo faktycznie styl, który prezentuje aktualnie zespół Kogutów, jest bardzo ryzykowny, ale wydaje się, że właśnie o to chodzi Ange'owi Postecoglou, aby najpierw wprowadzić styl, aby najpierw zaimplementować tę wizję, a później dopiero dołożyć odpowiednie czynniki w postaci piłkarzy, które oczywiście pozwolą osiągnąć wynik w bardzo ładnym stylu. Dlatego też potrzeba czasu i nawet jeśli kibice Tottenhamu mogą być niezadowoleni po takim spotkaniu jak to z Fulham, warto spojrzeć sobie moim zdaniem na trzy odmienne konteksty, aby tutaj dobrze właśnie to wszystko zrozumieć. Po pierwsze słowa samego Postecoglou w marcu tego roku, bodajże to było na samym początku tego miesiąca. Mamy dużo pracy do wykonania w związku ze składem i nie sądzę, żebyśmy byli jakkolwiek blisko tego, gdzie chcemy być. To pewnie zajmie trochę więcej czasu niż trzy okienka. Chodzi oczywiście o to, że kiedy aktualnie wypadnie choćby Mickey van de Ven, no to umówmy się, że Ben Davies to nie jest idealny piłkarz, aby właśnie grać wysoko ustawioną linią obrony jako stoper, na tym bardziej w tak ryzykownym systemie jak defensywa Ange'a Postecoglou. Ponadto warto moim zdaniem spojrzeć także na Arsenal. Dla Chelsea między innymi to właśnie zespół kanonierów pod wieloma kątami może być takim punktem odniesienia. Zresztą podobnie jest, gdy mówimy o Manchesterze United. I tam kilka lat temu w listopadzie 2021 roku Mikel Arteta wypowiadał się w sposób następujący. Chciałbym, aby ludzie za kilka lat wracali tutaj z poczuciem, że to była inspirująca atmosfera i że zmieniła ich sposób myślenia, jak powinien żyć zespół albo jak dzieją się różne rzeczy w futbolu, z jakich powodów. To jest dość ciekawe, że w tej wypowiedzi ani razu nie pada słowo wynik. Cały czas Mikel Arteta wspomina o tym, żeby właśnie zaufać procesowi, żeby zwracać uwagę na atmosferę i tak dalej, natomiast niekoniecznie w tamtym czasie, zwłaszcza Mikel Arteta mówił o tym, że trzeba już osiągać wyniki i to w dłuższej perspektywie okazało się być jak najbardziej zdrowe dla całego klubu, albowiem nawet jeśli skończył na 5. miejscu w sezonie 21-22 Arsenal, no to właśnie 12 miesięcy później był tuż za Manchesterem City w walce o mistrzostwo, a teraz znów o to mistrzostwo walczy. Co więcej, warto także wspomnieć o historii Liverpoolu, gdzie 24 miesiące, czyli 2 lata po zatrudnieniu Jurgena Kloppa, jego The Reds dostali lanie 1-4 z Tottenhamem Mauricio Pochettino i wtedy bardzo dużo osób zwracało uwagę na to, że chwilę, ten Klopp jest tutaj już od naprawdę długiego czasu i nadal nie widać jakichś stricte wyników na papierze. I po tamtym meczu Klopp mówił w sposób następujący. Teraz możemy myśleć, granie ładnie jest bardzo ważne, ale dużo ważniejsze jest, aby jakkolwiek osiągnąć wynik. To nie tak działa futbol. Gdy mówimy o tym sezonie Premier League, zwróćcie uwagę choćby na to, jak funkcjonuje Manchester United z Erikiem Ten Hagiem. Tam bardzo często Holender stawia na rozwiązania pragmatyczne, nie ma tak naprawdę jednoznacznego stylu gry, albowiem to wszystko jest zrobione tak, aby tylko osiągnąć wynik. Czy to jest zdrowe? Wydaje się, że w dłuższej perspektywie nie. I żeby nie było
To też nie jest tak, że jest jakaś złota recepta. Czasem gra się na styl, a i tak w dłuższej perspektywie wyników nie ma. Dla mnie przynajmniej idealnym takim przykładem jest Brighton Grahama Pottera, które zawsze grało ładnie, no ale można się sprzeczać, czy dziewiąte miejsce to jest odpowiednia lokata dla klubu, który naprawdę pod wieloma metrykami w sezonie choćby 20-21 był na poziomie zespołów bijących się o Ligę Mistrzów. Tak to wyglądało, gdy mówimy o XG, o stwarzanych szansach, o kontaktach z piłką w polu karnym rywali i tak dalej. I tak dalej. Natomiast ogólnie w dłuższej perspektywie naprawdę warto jest zaufać procesowi i wydaje się, że Ange Postecoglou jak najbardziej kimś takim jest. To znaczy on akurat ten proces wprowadza w życie i to jest bardzo pozytywna informacja dla fanów Tottenhamu. A co by nie mówić, Postecoglou także w tę wizję futbolu, którą wyznaje, bardzo mocno wierzy i absolutnie ją popiera. O istocie tego typu rzeczy mówił Pep Guardiola. So always I make I have a lot of influence for managers in the past or players in the past when I was a football player. And I make a copy and I take it and I steal it and I said, I want that, I want to do it. But all just the things I really, really believe it. Otherwise, it doesn't work. Copy-pasting wall doesn't work if you don't feel it. Rzecz jasna, wpływ Guardioli na Postecoglou jest ogromny, zresztą kiedyś Australijczyk wspominał o tym, oczywiście żartując, że tak naprawdę kopiuje tylko właśnie zabiegi Guardioli ze wstawianiem bocznych obrońców do środka, ale wydaje się, że naprawdę ten kierunek, który obrał aktualnie Tottenham, jest słuszny. Jak to będzie wyglądać dalej? Czy zakwalifikują się do Ligi Mistrzów? To wydaje się, że będzie sprawa drugorzędna. Dla mnie przynajmniej najciekawsze będzie to, co stanie się w kolejnym sezonie, bo Postecoglou buduje takimi wypowiedziami oczekiwania, a to, co by nie mówić, będzie także zależne od tego, co stanie się w okienku transferowym. Tak czy siak, czekam na Wasze głosy w komentarzach. Trzymajcie się, dzięki wielkie za uwagę. Siemano!